Eurosport rozwija pasję kibiców na całym świecie. Dostępne w aplikacji Eurosportu, wymagana subskrypcja i połączenie z internetem. Dla osób powyżej 18 roku życia obowiązują warunki użytkowania. Ze smutkiem informujemy, że w środę 13 grudnia zmarł trener Wojciech Łazarek. Twórca pierwszych sukcesów kolejorza miał 86 lat. Pogrążonej w żałobie rodzinie wyrazy współczucia składa cała społeczność Lecha Poznań, napisano w mediach społecznościowych ośmiokrotnego mistrza kraju. Wiadomość o śmierci zasłużonego trenera przekazał też Pomorski Związek Piłki Nożnej. Urodzony w 1937, pochodzący z Łodzi Łazarek w trakcie kariery piłkarskiej pełnił rolę skrzydłowego lub napastnika. Grał m.in. w Starcie Łódź, ŁKS czy Lechii Gdańsk. W klubie z Pomorza pracował już później dwukrotnie jako trener 1974-1975, 1985-1986. W latach 70. odbył wiele zagranicznych staży trenerskich, dzięki którym z czasem stał się jednym z czołowych ekspertów w kraju. Największe sukcesy święcił na ławce trenerskiej Lecha Poznań. Tam kolejno w latach 1983 i 1984 zdobywał Mistrzostwo Kraju, a w 1982 roku i 1983 roku Puchar Polski.